Dobrze, to ja pozwolę sobie raz jeszcze powitać Państwa na pierwszym powakacyjnym śniadaniu klastra. Dzisiaj spotykamy się z firmą Sparktech. Naszym gościem jest pan Mateusz Adamski i porozmawiamy o innowacjach w sektorze diagnostyki i biotechnologii. Ja nie będę tego początku jakoś przedłużał, szczególnie bo wiem, że pan Mateusz ma też troszkę dłuższą prezentację. Wiem, że będzie też jakiś króciutki materiał wideo. Dlatego nie przedłużając, panie Mateuszu, zapraszam serdecznie, a państwa zapraszam do aktywnego udziału, no i zadawania pytań w czasie tego spotkania. Dzień dobry, witam państwa. Dziękuję za możliwość zaprezentowania usług, które stworzyliśmy w Sparktech. Chciałem powiedzieć o innowacyjnej diagnostyce i biotechnologii, która opiera się właśnie na rozwiązaniach i technologii sekwencjonowania trzeciej generacji. Zapraszam serdecznie do wysłuchania wykładu. Jak będą jakieś pytania, to bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Trochę o nas. Jesteśmy firmą technologiczną, zajmujemy się rejonem badań biomedycznych. Mamy dwa takie główne produkty. Jeden to jest zbudowany prototyp STIPS do izolacji i biobankowania komórek. Jest to autonomiczny robot. Drugi nasz produkt to są usługi sekwencjonowania trzeciej generacji z naszym autorskim badaniem SparkBiom do identyfikacji taksonomicznej. Powstaliśmy dzięki dotacjom i z Horyzontu, i z NCBR-u. Nasze prace uzyskały już dwa patenty europejskie. Mamy laboratorium, które jest laboratorium inżynierii genetycznej i od grudnia zeszłego roku jesteśmy też placówką medyczną i świadczymy usługi diagnostyczne. To, co nas interesuje, to szukamy jakichś takich bottlenecks, takich trudności technicznych, no i próbujemy je rozwiązać. To właśnie jest robot, gdzie zautomatyzowaliśmy proces, który jest do tej pory jeszcze wykonywany manualnie. A druga rzecz, to jest wykorzystanie sekwencjonowania do stworzenia produktu dla szerszej grupy, nie tylko dla naukowców, w postaci właśnie testów mikrobiomowych. W prezentacji chciałbym powiedzieć o czterech takich głównych punktach. Pierwsze to przedstawię naszą ofertę, nasz test SparkBiom i pozostałe metody sekwencjonowania. Opowiem, jak wygląda sekwencjonowanie, czym się zajmuje i jakie są teraz dwie największe firmy, które proponują różne rozwiązania. Powiem parę słów o zastosowaniu wyników sekwencjonowania. Będzie to dotyczyło całogenomowego, metagenomowego, amplikonowego, no i też taksonomicznej analizy mikrobiomów. No i na końcu chciałbym bliżej powiedzieć o naszym teście. Na podstawie tego testu pokażę, jak wygląda proces od tej technicznej strony i pokażę kilka wyników. Myślę, że mogą Państwa zainteresować. Nasza oferta usługowa na sekwencjonowanie obejmuje oczywiście izolację materiału genetycznego, sekwencjonowanie i analizę tych danych sekwencjonowania. Dostępny jest teraz ten nasz test w ciągłym serwisie, test SparkBiom, który wykorzystywany jest do oceny klinicznej pacjentów, do diagnostyki weterynaryjnej. Ten test był wykorzystywany również w biotechnologii i w badaniach naukowych. To, co jest wyjątkowe w tym teście i co jest naszym autorstwem, to jest bardzo szeroki, unikalnie szeroki panel badawczy, bo mamy ponad 120 tysięcy gatunków zarówno bakterii, grzybów, jak i innych eukariotów. Mamy swoje własne protokoły bioinformatyczne do normalizacji, do normalizacji ilości, do blokowania hosta. Korzystamy z ogromnej bazy danych sekwencji i korzystamy z najnowszego algorytmu BLASTa, tego, który jest najdokładniejszy. Oprócz tego w naszej ofercie na indywidualne zamówienia bardzo chętnie
wykonamy sekwencjonowanie amplikonowe. Tutaj jest możliwość zaprojektowania dla klientów specjalnych primerów. Możemy korzystać z primerów dostarczonych. Mamy też sekwencjonowanie metagenomowe, całogenomowe i oczywiście sekwencjonowanie transkryptomów w naszej ofercie. Teraz może o czym to wszystko jest, no bo sekwencjonowanie to tak naprawdę jest odczytywanie sekwencji DNA i RNA. To DNA może być na poziomie jądrowym, może być w późniejszej transkrypcji. Oprócz DNA możemy również badać wszystkie cząsteczki RNA. Oczywiście przy sekwencjonowaniu trzeciej generacji nie bada się krótkich sekwencji, tylko raczej te zdecydowanie dłuższe. Patrząc na DNA na różnych poziomach, jesteśmy w stanie śledzić procesy komórkowe, efektywność różnych eksperymentów. Daje nam to bardzo dużo możliwości, zarówno diagnostycznych, jak i takich wydajnościowych. Troszeczkę z historii przybliżę, jak wyglądają, jakie są te trzy główne generacje sekwencjonowania. Pierwsza generacja to jest ta generacja, na podstawie której powstał właśnie Human Genome Project. Trwało to 10 lat, kosztowało setki milionów i tak naprawdę umożliwiło złożenie pierwszego genomu człowieka. Obecne metody umożliwiają zrobienie tego za ułamek tych kosztów. Później powstała druga generacja sekwencjonowania. Ona miała bardzo duże zastosowanie, natomiast jej ograniczeniem jest to, że ona dotyczy tylko krótkich fragmentów DNA, które można syntetyzować. Przy ocenie genomowych jest bardzo dużo błędów, bardzo dużo trzeba stosować probabilistycznych algorytmów, żeby wykryć, jaka jest pełna sekwencja. Teraz pojawiło się sekwencjonowanie trzeciej generacji. To, co jest absolutnie unikalne w tej technologii, to to, że tak naprawdę no, nie mamy limitu długości odczytu. Odczytujemy całe fragmenty białek. Możemy teraz nawet prowadzić sekwencjonowanie fragmentów zdecydowanie dłuższych niż 50 tysięcy nukleotydów. Tutaj pokazuję na przykładzie Nanopore ta ilustracja, jak to wygląda. Później będzie więcej informacji na ten temat, więc na razie nie mówię nic więcej. To, co jest istotne, to warto zwrócić uwagę na dokładność sekwencjonowania. Pierwsza generacja miała absolutnie najwyższą dokładność, ale była bardzo wolna. W drugiej generacji też była wysoka dokładność, powyżej 99%. Natomiast trzecia generacja miała zdecydowanie niższą tą dokładność. Natomiast w przypadku Nanopora w lipcu zeszłego roku wypuścili nowy zestaw chemiczny i to ta jakość zdecydowanie się podniosła, zrobiła tą technologię bardzo konkurencyjną w stosunku do wszystkich innych. Chciałem powiedzieć, na czym polega różnica między sekwencjonowaniem amplikonowym i metagenomowym w kontekście ich zastosowań. W przypadku analizy taksonomicznej, tak jak jest w naszym badaniu, gdzie chcemy rozpoznać, jakie gatunki różnych organizmów znajdują się w danej próbce, W przypadku sekwencjonowania metagenomowego sekwencjonujemy cały genom. Wszystko, całe DNA, co jest, również wirusowe i roślinne. W przypadku amplikonowego sekwencjonowania, żeby uzyskać ten sam efekt, wystarczy sekwencjonować tylko znikomy procent, bo tylko 0,3% całego DNA może być wykorzystane do identyfikacji organizmów. Także sekwencjonowanie amplikonowe jest zdecydowanie rozwiązaniem do taksonomii. Metagenomowe jest do tego, żeby poznać cały obraz genomu. Tutaj w przypadku amplikonowego bardzo często wykorzystuje się rybosomalne RNA, które jest taką tablicą rejestracyjną, na podstawie której można zidentyfikować, jaki to jest organizm.
Teraz przedstawię dwa filmiki pokazujące, jak działają dwie technologie. Teraz na rynku 90% rynku jest w rękach firmy PacBio i firmy Nanopore. To są dwie firmy, które oferują dwie różne metody sekwencjonowania trzeciej generacji. Introducing the PacBio Sequel II system, powered by single molecule, real time, or smart sequencing technology. Here's how smart sequencing works. First, from any sample type, ranging from viruses to vertebrates, DNA or RNA is isolated. Next, a smart bell library is created by ligating adapters to double-stranded DNA, creating a circular template. Primer and polymerase are added to the library that is placed on the instrument for sequencing. At the core of smart sequencing is the smart cell, which contains millions of tiny wells called zero-mode waveguides, or ZMWs. A single molecule of DNA is immobilized in the ZMWs, and as the polymerase incorporates labeled nucleotides, light is emitted. With this approach, nucleotide incorporation is measured in real time. With the Sequel II system, you can optimize your results with two sequencing modes. Use circular consensus sequencing mode to produce highly accurate long reads, known as Hi-Fi reads. Or use the continuous long read sequencing mode to generate the longest possible reads. Już jestem z powrotem. Także podsumowując, ta metoda opiera się na luminescencji i są dwie różne opcje sekwencjonowania. Taka, która uzyskuje bardzo, bardzo wysoką dokładność, to było właśnie ten CSS long read, lub taka standardowa, która jednorazowo odczytuje całą sekwencję. Druga technologia to jest technologia, którą my wybraliśmy. To jest technologia nanoporów, stąd też nazwa firmy Oxford Nanopore. W mojej ocenie jest to, znaczy osobiście uważam, że jest to dużo, dużo, dużo ciekawsze rozwiązanie. Tutaj nie korzysta się ze standardowej luminescencji i tak naprawdę jest to bardzo wszechstronna metoda, bo można nią sekwencjonować zarówno DNA, jak i RNA. I też są prace nad tym, żeby sekwencjonować tutaj białka w postaci aminokwasów, które tak jak DNA by przechodziły. Natomiast to jest jeszcze niedostępna technologia. Teraz spróbuję pokazać Państwu filmik właśnie z Nanopora. Tutaj ja zacznę i później puszczę filmik, żeby całości nie puszczać. Istotą właśnie nanopora są te białka, przez które przechodzi cała DNA. I teraz zapraszam. So what is the basis of nanopore sensing and how do we make use of these protein nanopores in order to sequence DNA and RNA molecules? Nanopores create holes in membranes which are electrically resistant, so that an ionic current can pass through the nanopore when a voltage is applied across the membrane. Disruption of the current occurs when the molecule and the nanopore interacts with each other. And this disruption can be measured. Measurement of that current makes it possible to identify the molecule in question. For example, this system can be used to distinguish between the five standard DNA and RNA bases, G, A, T, C, and U, and also modified bases in those molecules. So now let's look at the system and the components in a little more detail. The nanopore sits on an electrically resistant membrane and is coupled with a motor protein. This motor protein is added to DNA or RNA molecules during the library preparation. It is provided on a leader adapter that is added to the end of the double-stranded DNA template. The motor protein functions as a molecular brake and allows DNA and RNA to pass through the nanopore at a certain speed. For DNA, this speed is approximately 450 base pairs per second. And for RNA, this is about 70 base pairs per second. As the DNA molecule interacts with the nanopore, the motor protein unzips the double strand as it feeds it through the nanopore.
allowing sequencing of the entire strand. Additionally, we have the reader, which is embedded in the barrel of the nanopore. This reader is a combination of amino acid residues that can discriminate between different nucleotides in the pore. As the DNA moves through the pore, the reader reads the combination of nucleotides, which creates a characteristic disruption in the electrical current. Nanopores are arrayed on a chip, and each of them act independently within the sensory array, as you can see in the figure on the right-hand side. As soon as a strand has completely passed through the pore becomes available for another strand to be sequenced. The raw signal is further processed by the base calling, using a recurrent neural network algorithm to generate the base sequence of the read. Base calling can be carried out live during the experiment, integrated with a data acquisition, after an experiment has finished, or a combination of both. Furthermore, this system also contains other components needed for sequencing, such as salt, fuel, temperature, and software, as well as a bespoke application-specific integrated circuit known as the ASIC. ASICs are connected to the sensory arrays and measures the ionic current flow through each nanopore in the sensory array chip. These are integrated within our flow cells, which is shown in this figure. As the sensing measurements are based on electronics, Oxford Nanopore technology can be scaled to meet your experimental needs. The technology has been miniaturized in the portable MinION and scaled down in the Flongle device. Tak, to w przypadku to jest właśnie druga technologia. To jest druga technologia, technologia Oxford Nanopore. To, co jest bardzo ciekawe, to jakby umknęło, to warto na to zwrócić uwagę, że tutaj połączono białko z płytką elektroniczną i tak naprawdę urządzenie mierzy różnice potencjału. I te różnice potencjału są później identyfikowane przez sieci neuronowe. Także bardzo ciekawe rozwiązanie. Jakie jest zastosowanie wyników sekwencjonowania nanoporowego i PacBio? Pierwsze to jest oczywiście całogenomowe sekwencjonowanie. Tutaj bierzemy materiał od jednego dawcy i sekwencjonujemy tak, jakbyśmy poznawali sekwencję genomu człowieka. Wyniki i zastosowanie takiego badania to analiza mutacji genetycznych, mapowanie genomu organizmów lub odkrywanie nowych genów. Drugie zastosowanie to sekwencjonowanie metagenomowe. Tutaj bierzemy próbkę, która ma mieszany skład i oceniamy, jakie genomy znajdują się w danej próbce. Wykorzystuje się to do profilowania mikrobiomów, do badania interakcji mikroorganizmów. Ma to również zastosowania w rolnictwie i przy porządkowaniu taksonomicznym. Kolejnym zastosowaniem to jest badanie transkryptomu, czyli ocena ekspresji genów. Jeden z etapów przetwarzania DNA w RNA i w białka. Pierwsze to analiza ekspresji genów. Oceniamy, które geny są aktywne, które są wyciszone. To przekłada się na różne sytuacje biologiczne, efektywność assayów i tak dalej. Oceniamy, jak wygląda alternatywny splicing, czy przed tworzeniem białek, przed transkrypcją nie następuje jakieś przemieszanie się fragmentów eksonów. Zastosowania transkryptomu, no to do śledzenia procesów biologicznych, do badań nad chorobami, wiele różnych. Kolejne to sekwencjonowanie amplikonowe. Sekwencjonowanie amplikonowe to ocena konkretnych fragmentów DNA. Można wybrać konkretne geny, szukając w tych genach nieprawidłowości. Na tej podstawie też diagnozuje się choroby. Jedną z odmian właśnie tego sekwencjonowania amplikonowego jest taksonomiczna analiza mikrobiomów.
Umożliwia ona bardzo, bardzo czułe i dokładną, i dokładne identyfikowanie i klasyfikowanie organizmów. Wykorzystuje się to do optymalizacji terapii probiotycznych, zastosowanie ma to w diagnostyce medycznej, jak również i w przemyśle. My mamy w naszej ofercie właśnie taki test SparkBiom. Tak jak mówiłem, ma bardzo duży panel badawczy, korzysta z olbrzymiej bazy danych i wykorzystujemy najbardziej zaawansowany algorytm dopasowania. Jest to dostępne dla pacjentów i dla różnych klinik prowadzących prace medyczne. Jak wygląda nasz wynik? To kolejna rzecz. Pierwsze to jest sekwencja nukleotydów. Wynikiem sekwencjonowania jest plik FASTQ, który właśnie zawiera sekwencję tych nukleotydów. Oprócz tego jest jakość odczytu. Tutaj wykorzystuje się taki specjalny kod z 27 rodzajami poziomów i to jest przedstawione właśnie na tym histogramie poniżej. Taką sekwencję algorytm próbuje dopasować do sekwencji, szuka najbardziej zbliżonej sekwencji w bazie danych. Stąd istotne jest, żeby ta baza danych była jak największa. I tak właśnie wygląda wynik przyporządkowania. Tutaj pokazuje, w ilu procentach sekwencja jest identyczna, jakie kolejne organizmy są. Na prawo widać, jak wygląda taka sekwencja, i na czerwono są zaznaczone różnice. Czasem, żeby rozróżnić pojedynczy organizm, tam dwa gatunki na przykład organizmów, różnica jest w kilku nukleotydach, więc dokładność analizy jest kluczowa, bo ona tak naprawdę umożliwia głębszy rozdział i dokładniejsze wyniki. My głównie w naszych usługach dla pacjentów badamy mikrobiomy jelitowe. To jest bardzo ciekawy mikrobiom. Chętnie powiem o kilku rzeczach. Nasz organizm zbudowany jest z tylu samu komórek, ile jest organizmów w naszym mikrobiomie. I to tych żywych, jak i ilość wirusów. Nasz organizm, człowiek, koduje około 22 tysiące genów. Natomiast w naszym mikrobiomie tych genów od tych wszystkich organizmów jest 22 miliony, więc tam tak naprawdę może się produkować każde jedno białko, które u człowieka jest produkowane. Co też jest ciekawe, człowiek do człowieka jest identyczny prawie w 99%, natomiast nasze mikrobiomy są podobne tylko w 33, także znacząco się różnimy i tutaj jest bardzo, bardzo duża zmienność zależna właśnie od tego mikrobiomu. Sam mikrobiom jelitowy wpływa na liczne procesy od dojrzewania tkanek przez syntezę witamin, trawienie, odpowiedź immunologiczną. Praktycznie wszystko wpływa na nasz mikrobiom. Takie rzeczy niezależne jak wiek, sposób odżywiania, sposób porodu, nasza aktywność, to wszystko ma istotny wpływ na mikrobiom. Chciałem pokazać na dwóch przykładach, jak zaburzenia tego mikrobiomu mogą właśnie wpływać na rozwój i przebieg chorób. Pierwsza praca to praca zespołu Host Microbiome z Oxfordu, z którym współpracujemy. Oni zidentyfikowali bakterię, która produkuje białko identyczne do ludzkiej insuliny. I dzieci z cukrzycą typu pierwszego mają znacząco więcej tej konkretnej bakterii, jak rozwija się ich mikrobiom po porodzie. I to jest jak gdyby jeden z przykładów, który pokazuje, że bakterie mogą powodować immunizację. Drugi przykład dotyczy choroby Parkinsona, to jest bardziej moja działka, ja też jestem neurologiem. I tutaj pokazano,
jak może rozwijać się choroba Parkinsona. Podawano zdrowym myszom alfa-synukleinę, czyli takie patologiczne białko, które jest jak gdyby jednym markerem i jest zaangażowane w patomechanizm choroby. Wszczepienie tego do dwunastnicy, do nerwu błędnego powodowało, że te myszy rozwijały objawy choroby Parkinsona. W momencie, gdy był przecięty nerw błędny, czyli nie było tej komunikacji, one były zdrowe. Dodatkowo jeszcze w myszach nokautowych, które nie mają geny alfa-synukleiny, wszczepienie tej alfa-synukleiny do dwunastnicy nie powodowało rozwoju choroby. To pokazuje, że cząsteczki, które są w jelitach, mogą być transportowane do mózgu i mogą nasilać objawy. Ten transport może być zarówno przez nerwy, jak i przez układ krwionośny, tak jak tutaj jest przedstawione. I tak ten mikrobiom jelitowy jest narażony właśnie na dysbiozę. Ta dysbioza powoduje liczne konsekwencje, jak zapalenie, przeciekanie jelit, nieprawidłowe trawienie. I na podstawie tych dwóch przykładów, które pokazałem, u zdrowej osoby może pojawić się dysbioza, ta dysbioza może nasilić chorobę, ta choroba znowu nasila dysbiozę i takie kółko się zamyka. Drugą opcją jest taką, że zaczyna się to wszystko od choroby. Jak się pojawia choroba, w tym momencie najczęściej towarzyszy temu dysbioza, to znowu napędza chorobę i tak wygląda ten cykl. Pokażę Państwu dosłownie kilka przykładów wyników, które zrobiliśmy. Tutaj pokazuję dysbiozę jelitową. Prawidłowy mikrobiom powinien być zróżnicowany, tam nie powinno być dominacji żadnego jednego organizmu. Tutaj są dwa przykłady. W jednym przypadku to jest komensal, który normalnie występuje na 5-10%. Tutaj zajmuje prawie 60%, w drugim przypadku jest to streptokokus, a w trzecim jest to taki przerost grzybem w jelitach. Tutaj pokazuję przykład powikłań po antybiotykoterapii. Po prawej stronie jest to no, schorowany pacjent, który no, miał wielokrotnie stosowane antybiotyki. U niego dominującym organizmem jest Bacteroides fragilis. To jest taka bakteria, która normalnie jest komensalem, jeszcze dodatkowo wytwarza bardzo dużą oporność na antybiotyki. Stopniowo w trakcie leczenia wszystkie inne bakterie były eliminowane, ten bakterioides został i on tutaj dominuje bardzo mocno. Drugi przykład, bardziej może kolorowy, to jest pacjent, u którego rozpoznaliśmy w pierwszej kolejności Streptococcus thermophilus. Jest to probiotyk, to jest dobra bakteria, ale drugą bakterią był bakterioides gallinaceum. Szukaliśmy, gdzie taka bakteria może występować. Jest to komensal indyków. Także tutaj też pacjent prawdopodobnie wielokrotnie poddawany antybiotykoterapii, ten mikrobiom zasiedlił się przez probiotyk i zasiedlił się przez bakterię, która normalnie występuje u drobiu. Badamy też wymazy gardła, z nosa, z oka. Tutaj jest przykład dysbiozy ustno-gardłowej, gdzie no, są istotne patogeny rozpoznane. Badamy też układ rodny. Tutaj jest przykład nieprawidłowości w postaci przerostu bakterii Gardanella i przy okazji pojawia się tam też na niskim poziomie ureoplazma. Nasz test SparkBiom ma bardzo no, szerokie zastosowanie i coraz to nowe odkrywamy, między innymi w weterynarii, w medycynie, w nauce, w przemyśle, w dietetyce. Tutaj pokazałem naszych partnerów, klientów, to są kliniki weterynaryjne i
kliniki ludzkie, laboratoria diagnostyczne, firmy. Teraz zaczynamy, niedługo ten nasz test będzie dostępny również przez platformę chory.pl. To jest kontakt, który nawiązaliśmy właśnie przez klaster, także dziękuję, mam nadzieję, że będzie więcej. Niedługo rusza nowy produkt, który został stworzony na bazie naszego badania. To jest Chef Biom, to będą takie indywidualne jadłospisy pod mikrobiom i też przygotowuje się kolejna firma, która no, jest w trakcie, która będzie związana właśnie z lifestyle'em i też będzie wykorzystywać nasz test, żeby sprzedawać swoją usługę. Tak więc zapraszam Państwa do kontaktu. Jeżeli bylibyście zainteresowani sekwencjonowaniem trzeciej generacji, jesteśmy ekspertami w tym zakresie, chętnie pomożemy, chętnie też zastanowimy się nad tworzeniem nowych produktów z wykorzystaniem naszej technologii. Także liczę na pytania od Państwa i mam nadzieję, że zainteresowałem tym wykładem. Tylko mamy na czacie, że dziękujemy bardzo, bardzo ciekawy wykład, ale może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? To może jeszcze takie pytanie końcowe, takie bardziej przyszłościowe pytanie. Gdzie może widzicie Państwo największe możliwości rozwoju w diagnostyce i biotechnologii na najbliższe 5 lat? Ja myślę, że mikrobiom jest takim tematem. To jest naukowo, to jest przełomowe odkrycie, coraz więcej zastosowań mikrobiomu jest w różnych dziedzinach. No, publikacje rosną lawinowo. To tak naprawdę ma wpływ na tak wiele procesów, a jest proste, stosunkowo proste do poznania. Także. No i tutaj właśnie genetyka jest takim fajnym elementem, bo daje no istotny wgląd w to, co tam się dzieje. Można to wtedy połączyć, szukać funkcji wspólnych, interakcji roli tych mikroorganizmów. Także mam nadzieję, że techniki sekwencjonowania, analizy danych. Teraz bioinformatyka jest takim bardzo trudnym tematem. Też się z tym borykamy. Jakość danych, bazy danych, algorytmy, które to analizują. To wszystko się teraz tworzy, więc zrozumienie i jak gdyby badania mikrobiomu na pewno przyspieszą. A są bardzo obiecujące kliniczne rezultaty jak na razie. Czy to by się mogło wiązać na przykład z rozszerzeniem Państwa oferty o nowe obszary badawcze, diagnostyczne? Bardzo możliwe. No my zastanawiamy się nad prowadzeniem takich klinicznych testów badających wszelkie możliwe mutacje z zastosowaniem tej technologii, no ale na razie koncentrujemy się na wypromowaniu naszego testu z ParkBiom. I rozwijamy całą technologię, która za tym stoi. Cała bioinformatyka, bazy danych, sondy molekularne, to cały czas jest taki work in progress. Cały czas coś dodajemy, rozwijamy, zmieniamy, poprawiamy. Dziękuję. To ja mam jeszcze tylko takie pytanie tutaj dla nas, takie ze strony klastra, bo Pan wspomniał właśnie, że tutaj z chory.pl Państwo zaczęliście współpracę dzięki klastrowi. A mogłabym tak zapytać właśnie, jak się udało Państwu poznać wzajemnie? No przez stronę klastra. Chory.pl się do nas zwrócił, zaczęliśmy rozmawiać, no i skończyło się na tym, że no na dniach ma być strona, w której będzie właśnie możliwa sprzedaż online naszego testu przez chory.pl. Bardzo się cieszymy. I jeszcze od chory.pl mamy pytanie na czacie. Jakie jest takie faktyczne zastosowanie badania dla osoby z różnymi dolegliwościami? Jakie dana osoba może wysnuć wnioski? Kluczowe to są dwie rzeczy dla takiej osoby. Pierwsza rzecz to jest identyfikacja patogenów. Jeżeli są jakieś patogeny, no to jest to jedna no, z najczulszych metod, które to mogą wykryć.
Natomiast dla wszystkich innych osób to jest kwestia tego, żeby ocenić, czy jest dysbioza w jelitach. Jeżeli jest dysbioza w jelitach i są do tego objawy, no to dzięki wiedzy, jak jest zbudowany ten mikrobiom, można zastosować odpowiednie leczenie. No, nie można, bez znajomości składu mikrobiomu, tak naprawdę traktujemy wszystkich w ten sam sposób. Także jedno to jest identyfikacja patogenów, a drugie to jest wgląd w to, czy jest dysbioza i możliwość wyleczenia tej dysbiozy według własnych przyczyn. I pytanie od pani Ani Bednarskiej. Jaki jest przybliżony koszt SPARK biomu? Samo badanie kosztuje 990 zł, natomiast badanie z oceną mikrobiomu i zaleceniami klinicznymi z dietą to jest 1690 zł. To jest cena oczywiście dla pacjentów diagnostycznych. Dziękuję bardzo za A możliwość jeszcze jedno prezentacji. pytanie chyba. Tak? Tutaj Bardzo na proszę. czacie jakieś, tak, Pani Aniu? Po jakim czasie zmienia się mikrobiom po diecie? Zakładamy, że istotne zmiany w mikrobiomie mogą zajść takie utrwalone po jakichś 3-4 miesiącach. To też mówię w kontekście tego, jakby ktoś wdrożył leczenie i chciał powtórzyć badanie, żeby je sprawdzić. Natomiast same zmiany mogą przy odpowiedniej modyfikacji diety już powinny być w ciągu kilku dni, tygodnia czasu. Natomiast te pierwsze zmiany są bardziej takie kliniczne, objawowe. Jak się dopasuje odpowiednio dietę, wtedy ten mikrobiom, który może nie jest idealny, ma możliwość prawidłowego funkcjonowania. I to są te zmiany, które są po pierwszym tygodniu, dwóch od wprowadzenia diety. Dopiero potem ten mikrobiom się odbudowuje, nowe organizmy się pojawiają. I on, co prowadzi do większego zróżnicowania. Dzień dobry, Renata Kostowicz, nie wiem, czy mnie słuchać. Tak? Tak, słychać, Tak, Pani to Renato? ja w takim razie jeszcze ja zapytam o taką rzecz. Czy w momencie, kiedy pacjent wykonuje takie badania mikrobiomu, czy Państwo bierzecie pod uwagę to, że on, jeśli ta zmiana, to co Pan teraz powiedział, następuje już w ciągu 2 tygodni, czy bierzecie Państwo pod uwagę, jak on się wcześniej żywił, prawda? Bo on w ciągu tych 2 tygodni mógł zupełnie inaczej się żywić niż standardowo się żywi i ta mikrobiota się zmieniła i w efekcie czego to wcale nie odzwierciedla to, jak faktycznie wygląda jego mikrobiota. To Jak wyglądała ja tutaj wcześniej, troszeczkę, prawda? może niejasno się wyraziłem. Mikrobiom jako taki, żeby się zmienił, to trzeba liczyć te 3 miesiące, żeby on się zmienił. To nie jest coś, co się zmienia z dnia na dzień. Absolutnie nie. Ludzie, którzy nie zmieniają swojego stylu życia, swojej diety, mają całe życie identyczny mikrobiom. On się zmienia ilościowo, ale to jest tak jak odcisk palca. Także zmiana mikrobiomu wymaga więcej czasu. To, o czym mówiłem, to jeżeli ktoś ma objawy z przewodu pokarmowego i zobaczymy ten jego mikrobiom, ocenimy, czego brakuje, czego brakuje, czego jest za dużo i wprowadzimy dietę dopasowaną do jego mikrobiomu. Prowadzimy dietę, czyli wyeliminujemy rzeczy, które mogą dawać nieprawidłowe objawy, to on wtedy w ciągu tygodnia, dwóch będzie czuł poprawę kliniczną. Ten mikrobiom się nie zmieni tak szybko. To Rozumiem. takie szybkie badanie to tylko po przeszczepie kału. A jak już pan to powiedział, to Tak. może pan coś powiedzieć więcej na temat tego, czy pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem przeszczepu właśnie mikrobioty? To znaczy, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem przeszczepu mikrobioty, natomiast ja jestem świadom ograniczeń tej metody na razie. No, w Polsce mamy jeden instytut, Human Biome Institute, który ma w swojej ofercie, to się nazywa przygotowanie transplantu. Oni mają swoich dawców. I na tej podstawie jest produkt medyczny, który można stosować. Natomiast on ma zastosowanie w tym momencie tylko do leczenia Clostridium. Przeszczep mikrobioty zgodnie z badaniami ma
ma bardzo obiecujący wpływ na bardzo wiele schorzeń. Także ja jak najbardziej jestem zwolennikiem stosowania w takich trudnych przypadkach, które nie są podatne na leczenie antybiotykami, dietą czy probiotykami, żeby dla tych pacjentów mieć możliwość zastosowania przeszczepu mikrobioty. Jak najbardziej. Super, I też dziękuję. Liczę, że ten materiał będzie coraz lepszy, że będzie mieć, no, że to będzie bardziej zrozumiałe. Wtedy będziemy łatwiej mogli i poprawiać te preparaty do przeszczepu i jak gdyby śledzić zmiany. Super, dziękuję. A jeszcze ostatnie, przepraszam, pytanie. Czy jeśli macie Państwo wynik takiego pacjenta z mikrobioty i proponujecie dietę, to jest kontakt z pacjentem, rozmawiacie z nim, czy po prostu zalecacie mu konkretną dietę, on otrzymuje wynik, otrzymuje dietę i po prostu ma się do tego stosować? Czy jest jeszcze jakaś taka interakcja, żeby porozmawiać z tym pacjentem, bo wiemy, że na zmianę mikrobioty to nie tylko będzie miała wpływ dieta, ale wiele innych, zresztą Pan o tym powiedział na początku, jakichś tam innych czynników. Czy jest ten kontakt bezpośredni jeszcze z pacjentem, czy on dostaje tylko konkretne wyniki? W ramach właśnie tych zaleceń klinicznych i oceny mikrobiomu pacjent wypełnia taki szczegółowy wywiad medyczny. Jeżeli ten wywiad medyczny jest jasny, prosty, tłumaczy jego dolegliwości w kontekście wyniku mikrobiomu, to często dajemy zalecenia bez kontaktu. Natomiast no, często, jak nie najczęściej, jest tak, że pacjenci wszystkiego tam nie podadzą wszystkich informacji i wtedy albo jest trudniejszy case, no to wtedy tutaj dietetyk, farmaceuta dzwoni do pacjenta, żeby dopytać. I lepiej dopasować, bo to też jak trzeba jakieś trudne diety wprowadzać, no to też one wszystkie i te wszystkie, to całe leczenie musi być dopasowane do możliwości pacjenta, więc bardzo często tak. Też jest taka możliwość, bo mamy współpracę tutaj w Krakowie z Nova Clinic, gdzie no, ten cały proces jest przez nas przeprowadzany, jest i kwalifikacja taka osobista i później jak jest wydanie wyniku, to jest omówieniem. Także też jest taka możliwość. Natomiast no, to możemy tylko tutaj na terenie Krakowa świadczyć. No, nie mamy możliwości w innych miejscach w kraju tego robić. Super, Także dziękuję ślicznie. tam jest tylko możliwość właśnie wysyłkowa i kontakt telefoniczny. Dziękuję bardzo za informację. Dziękujemy. Ktoś jeszcze? Państwa chciałby o coś zapytać? Jeszcze ja. Jola Kołodziejczyk, diagnostyka. My mamy doświadczenie w badaniu mikrobioty i po pierwsze mamy bardzo dużą konkurencję i chciałam zapytać, jak Państwo sobie radzicie z konkurencją amerykańską na naszym rynku? Oni mają bardzo dobrze opracowane testy i jednocześnie idą w kierunku powiązania mikrobioty z chorobami. Czy Państwo też zamierzacie w tym kierunku się rozwijać? No to jest morze możliwości. No, mikrobiom to jest morze możliwości. To jest pierwsza rzecz, to co mamy przewagę nad taką światową, to jest jak gdyby nasz panel detekcji, nasze primery. Jesteśmy po jednej rozmowie nawet z nanoporem, który potencjalnie jest zainteresowany właśnie wykorzystaniem tych, no jest zainteresowany naszą technologią. Więc to, co my dajemy, to mamy, no nie ma takich primerów. To też jest informacja i z Oxfordu, i z nauki, i tak dalej. I primery, które są standardowo sprzedawane do kitu, do oznaczenia bakterii, przez nanopor, no na przykład nie rozpoznają nawet bifidobakterium, to jest kluczowa grupa. Także to, że mamy tak szeroki panel badawczy, jest naszą dużą przewagą, to też jest IP. I druga rzecz jest taka, że wszyscy, mało kto jest w stanie sprostać obliczeniom i przyporządkowaniu na poziomie pełnego blasta. To, co jest standardowo dostępne, to są skrócone protokoły bioinformatyczne i tak to w porównaniu jest 30-krotnie szybciej liczy, natomiast robi błędy. I te błędy
są kluczowe, szczególnie jak trzeba rozróżnić kilka nukleotydów, bo to kilka nukleotydów różni się jeden organizm od drugiego. Także my mamy cały system, który wykorzystuje ten najbardziej zaawansowany algorytm. No, u nas jedna próbka liczy się nawet no, 6 godzin. Przy centrifugu to jest 3 sekundy. To i tak jest Także szybko. to i robimy to na bazie miliona 200 tysięcy sekwencji. Rozumiem. Tylko panie profesorze, ja miałam pytanie raczej, bo to, że w badaniach naukowych rzeczywiście możemy schodzić do nawet szczepu, to jest istotne, bo takie badania też robimy. Bardziej chodzi o klinikę. W klinice stosunek ceny do tego, co można zbadać w jaki sposób, jest dość istotny. Zwłaszcza kiedy badania trzeba powtarzać. I tu mnie właśnie interesuje, czy, no bo ja mówię o tym rynku To badań, co jest? powiedzmy, w kliniki, tak? No, to kliniki, co jest dziwne, tutaj cena nie jest. Ta cena, którą mówiłem, 1900 zł za badanie i 1700 zł za badanie z zaleceniami, nie jest w ogóle zaporowa. To na pewno nie jest główna cena, która mogłaby być. To tutaj pacjenci i lekarze i kliniki są zainteresowani korzystaniem z tych badań. W porównaniu do innych testów jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo testów jest na internecie, piękne strony są naprawdę porobione. Natomiast te wszystkie testy są albo oparte o drugą generację. I tutaj jest taki, mam taki bardzo, bardzo żywy przykład. Jeżeli jest druga generacja, to nie ma rozróżnienia na poziomie gatunku. I na przykład mamy pacjenta, który ma 30% streptokokusa. I nie wiemy, czy to jest Streptococcus thermophilus, czy to jest Streptococcus pyogenes. Streptococcus thermophilus jest probiotykiem, Streptococcus pyogenes jest patogenem. Więc zastosowanie tych badań, które są szeroko dostępne, one się nie przekładają na klinikę. To one nie dają informacji. Jeżeli chodzi o metagenomowe, no to metagenomowe tak naprawdę, żeby uzyskać taką samą głębokość sekwencjonowania w zakresie tego 3% genu, trzeba 52 razy dłużej musi trwać, nie, 204 razy dłużej musi trwać to sekwencjonowanie. Czyli jak my robimy 6 godzin sekwencjonowania, to musiałoby 52 dni trwać metagenomowym. I teraz to co my widzimy, to fakt, że mamy tak szerokie spektrum, jeszcze jest jedno, bo te wszystkie badania, które są oprócz metagenomowych, generalnie są na bakterie. My dodatkowo jeszcze robimy grzyby i robimy pasożyty. I intensywnie pracujemy nad tym, żeby zrobić jak najbardziej uniwersalne primery na wirusy, żeby dołożyć do tego kotła. Także dajemy no, dosyć szerokie spektrum i to nam umożliwia formowanie zaleceń klinicznych. To jest ciekawe, że klinicznie ci pacjenci, oni się grupują w takie no, rozpoznawalne jednostki chorobowe pod kątem ich objawów i pod kątem składu ich mikrobiomu. My oczywiście nie robimy badań klinicznych, to jest poza naszym zasięgiem absolutnie. Natomiast zakładam, że no, będziemy mieć bardzo dobry materiał, w sensie danych, które uzyskujemy, bo cały czas nad nimi pracujemy i cały czas no, budujemy tą bazę. Także to jest ogrom możliwości. Powiedziałem te techniczne kwestie, to każda z tych technicznych kwestii jest no, dosyć no, taka na granicy najnowszej nauki, bo tego po prostu nie ma. Wykorzystanie zaleceń, robienie kustomizowanych zaleceń, nad czym też pracujemy, żeby wykorzystać AI, żeby wstępnie formułować te zalecenia, szczególnie dla klinicystów, bo oni sami decydują, oni nie potrzebują takich szczegółowych danych, oni potrzebują podsumowania, bo ten raport ma ponad 30 stron, więc oni potrzebują takiego krótkiego podsumowania, żeby to szybciutko zrozumieć i dać pacjentom zalecenia. Także to jest naprawdę ciekawy temat. Wiem, że Państwo, to cieszę się, że się Pani odezwała, bo jakoś tam też się kiedyś chciałem skontaktować z diagnostyką, żeby porozmawiać o ewentualnej współpracy. Natomiast wiem, że macie też ten test sekwencjonowania. Natomiast powiem szczerze, że próbowałem się dodzwonić, żeby coś się dowiedzieć na ten temat, to
Zapraszam, byłam też prezesem w Genix One, który wyprodukował ten test dokładnie na nie 16S, jak pan mówi, tylko na sekwencjowaniu trzeciej generacji. Mamy swoje doświadczenia, bardzo chętnie możemy się nimi podzielić, a jeśli wspólnie coś możemy zrobić, to tym bardziej, także zapraszam. No to bardzo chętnie. Z Genix One chciałem się skontaktować już od dawna, ale taki byłem trochę nieśmiały. Niepotrzebnie zupełnie, jak widać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby o coś zapytać? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Pani Mateuszu za wyczerpującą prezentację. Już teraz zapraszamy na kolejne śniadanie za tydzień w czwartek, 12 września. Tym razem gościć będziemy firmę Real Research. Między innymi naszym gościem będzie pan Marcin Krzykawski i porozmawiamy o hodowlach komórkowych 3D. Śniadanie będzie miało charakter hybrydowy, ponieważ spotykamy się na żywo w parku Life Science przy Bobrzyńskiego 14, ale kto nie da rady dołączyć, będzie również możliwość posłuchania spotkania online. Natomiast zaraz po śniadaniu odbędzie się SIG Innowacyjny Szpital, na który również bardzo serdecznie zapraszamy. Informacje będą do Państwa rozesłane, a jest też informacja na naszej stronie internetowej. Także serdecznie zapraszamy i bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Do widzenia, dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.